To się... What the fuck? What... Hej kochani, jestem Dizzowski, a to jest kolejna gra typu RPG Maker. Wiem, że testiliście z takimi grami, prosząc mnie codziennie o kolejne odcinki z Corpse Party, ale... myślę, że trzeba nam czegoś bardziej wykwintnego, czegoś, co chciałem nagrać już rok temu, ale nie było nic takiej okazji. Tylko zapraszam was serdecznie na pierwszy odcinek z Domu Wiedźmy, który rozpoczyna się już teraz. Znowu mamy do czynienia z łączeniem się mojej duszy z duszą kobiety, którą będziemy dzisiaj sterować. Budzimy się pośród kwiatów w jakimś lesie, na polance w lesie. I pierwsza rzecz, na którą chyba zwróciłem uwagę, jest to dziwne stworzenie psopodobne. Czarny kot. Jak można nazwać psa czarnym kotem? To jest przecież pies. Ja widzę. O! Udało ci się wstać w końcu, tak? Ludzie nie powinni tutaj przebywać. To jest zbyt niebezpieczne. Zapiszemy sobie w takim razie grę, bo widzę, że on będzie nam służył jako zapis gry i raczej będzie za nami podążał wszędzie. Znając koty, już się mniej więcej idzie przekonać, że to jest po prostu kot. Koty są z natury wredne, więc spodziewam się wredności tego oto tutaj stworzenia. Wyschnięte drzewo. Raczej to wyschnięte drzewo nic nam nie da. O! Drogowskaz. Do góry mamy drogę do domu. W dół mamy drogę do lasu. Interesting. Robaki postanowiły zamieszkać tutaj w tym wyschniętym, tej wyschniętej bali drewna. Bardziej zgniłej. I widzę tam coś świecącego. Coś świecącego, co możliwe będzie mogło się nam do czegoś przysłużyć. Droga jest zablokowana przez bardzo dużo gąszcza róż. No trudno, no. Będziemy musieli pewnie znaleźć coś, co czy będziemy mogli je przeciąć, ale i tak mamy w dół nie iść, tylko w górę, więc pewnie musimy to olać. I znaleźliśmy coś zardzewiałego i ostrego. No zabieramy to, nie? Mamy maszetę. Ale coś tam chyba jeszcze jest, bo da się to kliknąć. To ma jakiś tutorial. Dobra, używanie itemów. Lepiej spojrzeć, niż żebym później narzekał, że ja czegoś nie wiem. Itemy nie są używane automatycznie. Co mnie chyba będzie bardzo cieszyć. Musimy stanąć naprzeciw obiektu, żeby z nim wejść w interakcję i użyć go z menu. Czyli chyba na klawiszu 0. Niektóre itemy będą miały efekt. Będę musiał posprawdzać ich opis, żeby ogarnąć mniej więcej to. Movement raczej nie jest jakoś interesujący. Check, space, enter, z, cancel, show, menu, ok, numpad 0. Czy właśnie tym przyciskiem będziemy używali menu, czyli tak jak podejrzewałem, bo sprawdziłem już sobie kontrolki w przeczytaj to, które nam zostawił autor gry. Ja widzę, że kociak nam zniknął, ale musimy iść raczej tutaj do góry. I skoro mamy tutaj zablokowaną drogę przez róże, to powinniśmy użyć itemu. List tego nie widziałem, że tu mamy, więc sprawdzimy sobie. Może poszłabyś tak do jej domu. Ale proszę cię, trzymaj się z dala od lasu. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w domu. Tata. Coś mi tu śmierdzi. Ale użyjemy sobie teraz maczety. Wasz KG nam podrzucił maczetę, ale... jak widać... zniszczyła nam się. Zniszczyła nam się, co mnie smuci niezmiernie, ponieważ już nie ma maczety. To jest ładne drzewo. To też jest ładne drzewo. A to jest nasz kot, który tutaj przyszedł. A? O co chodzi? I te potrójne trójkropki. Razy trzy. Więc droga wyjścia była zablokowana przez róże. O! Masz zamiar tam wyjść? Nie masz innego wyboru, w końcu nie możesz stąd wyjść. Jesteś wrednym kotem. Typowo wrednym kotem. Takim typowym kotem. Okej, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu znowu, które no tak naprawdę nie jest w żaden sposób czymś ciekawym. I tam widziałem jakby coś chyba było przy tej karteczce, więc chodźcie zobaczyć. What the fuck? Wiecie, ja nie oglądałem żadnych let's playów z tej gry, ani nic z tych rzeczy, więc... podejrzewam, że... będziecie mieli świetny ubaw, patrząc na mnie. Kiedy wchodzę w jakieś pułapki, podejrzewam, że pułapką tutaj jest właśnie ta czerwona plama. Chodź do mojego pokoju, ale... ale tutaj nie ma żadnego pokoju. Hello? Okej, był jakiś pokój. Przynajmniej... wróciło coś tutaj do normy, nie? Czarny kat. Yo! Więc... pomyślałem, że
będę podążał za tobą dla uśmiania się i poprawienia sobie humoru. Typowy kot, jeżeli macie jakiegoś kota w domu i na przykład gotuje wam się zupa, to lepiej idźcie sprawdzić, czy ta zupa czasem nie jest zbyt słona, bo to są koty, wredne stworzenia. I przez przypadek, tak chciałem się zapytać ciebie, skąd do licha się tutaj wzięłaś? No wiesz, stary, wyszłam ze ściany, która jest regularną ścianą i jest biała. Chodźmy. Zazwyczaj idę w lewo, zobaczyć co tutaj się dzieje. Widzę drzwi, szafkę i nożyczki, które tam są, ale są do czegoś przyczepione, więc albo będziemy musieli z nich skorzystać na miejscu, albo... będziemy musieli zerwać łańcuch, którym są one przywiązane. Sprawdźmy więc, co tutaj się dzieje. Waza pełna róż, nic nadzwyczajnego i karteczka. Niedźwiedzie w... koszu? Ale tu jest jeden niedźwiedź. Mamy trochę miejsca obok tego niedźwiedzia, który aktualnie jest w koszu, więc podejrzewam, że będziemy musieli mu znaleźć partnera, partnerkę, żeby się rozmnożyły. Więc po prostu to sprawdźmy. Ogromny zegar. Czas. Leci nieubłaganie. I witam was w jakimś dziwnym pokoju. Widzę tu jakiś pamiętnik. Domyśliłem się, że to jest pamiętnik, bo jest obok pióro, jest na środku, jest nad biurkiem i jest git. Po prostu wiem, że to jest pamiętnik, no. Nie pytajcie się, no. Na zwierzę to są pamiętniki. Byłem bądź byłam. Angielska trudna język. Powiedzmy, że byłam. Byłam chora. Więc nikt nie chciał się ze mną bawić. Mój ojciec i matka nie kochali mnie. To tyle? Naprawdę? Naprawdę to tyle? To się nie zaświeca. To się nie świeci, tego nie zaświecisz. To się otworzy wtedy, kiedy dom powróci do swojego normalnego stanu. Widzę tu jakiegoś misia, czy to ten miś, którego mam wziąć? Okej, okay. Możemy go wziąć i zaniesiemy go zaraz do tego kosza. I nie podoba mi się to, że ten prezent stamtąd spadł. A dlaczego myślę, że to ona pisała pamiętnik, a nie on? Może ponieważ to jest dom wiedźmy, zazwyczaj wiedźmy to kobiety, prawda? I zostajemy przy tym. Kosz jest duży i bla bla bla, ale spróbujemy tam teraz wrzucić tego niedźwiadka. Wrzućmy go. Kończyny tego niedźwiedzia są zbyt duże, żeby się zmieścić. Więc podejrzewam, że musimy skorzystać z nożyczek, które mogliśmy tutaj zauważyć. Tadam i używamy na niedźwiedziu. Jej! I mamy teraz jego torso, tak? Znaczy jego tors. A jest, nie dostaliśmy żadnych odpadków? Nic, kompletnie. O, baby. Nie spodobało mi się to. Zapiszemy sobie może lepiej grę, ponieważ jak ta gra jest pełna pułapek, to wolę nie wiedzieć, co tu się będzie działo za chwilę. I włóżmy go teraz, może się zmieści. Wypchany niedźwiedź zmieścił się. Jest git. Usłyszałem otwierające się gdzieś drzwi. I to pewnie te drzwi, które były gdzieś tam i... co się... What the fuck? What the fuck? Ostatni raz sprintowałem w tej grze. Nigdy więcej już tego nie zrobię. Ponieważ życie jest smutne. Poczekajmy sobie, pójdźmy... Nie, nie pójdźmy tam. Czy coś jeszcze w tej grze zamierza... czy to tutaj stało? Nieważne. Po prostu chodźmy do tego pokoju, który znajduje się tutaj. I to chyba te drzwi się otworzą. Zabierzmy ze sobą kończyny tego niedźwiedzia. A, i by the way, może zapiszmy sobie grę, tak? Na wszelki wypadek. Tak po prostu. Bo może coś się zdarzyć. Zawsze coś się zdarzy. Otworzyły się drzwi. A, i mamy... uuu, da się przesuwać krzesła, mi to się podoba. Spróbuj truciznę. Podejrzewam, że trucizna to jest to coś w tej czaszce, która tam jest, ale... o! Drzwi. Nie... o, właśnie, coś mi tu śmierdziało, że te drzwi są w takim nietypowym miejscu i by prowadziły tutaj, ale na to wychodzi, że ten dom się zmienia za każdym razem, kiedy odkrywamy coś nowego. Cholera, wystraszyłaś mnie. Nie wychodź znikąd, tak jak teraz. O, kocie, kocie, myślę, że będziemy mieli ze sobą wiele do pogadania przez całą tą grę. Ogarniam, tu nic nie ma, jest jakaś notka. Kucharz jest zajęty. Użyjmy mu naszej dłoni. Mam nadzieję, że w nie w sensie dosłownym. To są jakieś drzwi, pewnie jakaś spiżarnia. Nie? Zamknięte. Let's check this thing. Książka zatytułowana Dania Arystokratów.
Ludzie, żądzy i bogactwa, klasy bogactwa mają długo cieszyli się jedzeniem srebrnymi sztućcami poprzez używanie trudnych do wyczyszczenia zastaw mogli zatrudniać. Czy to jest coś ukrytego w tych słowach? Tak tylko czytam to i nic nadzwyczajnego nie widzę poza etykietą arystokracką zwykłą. A, w dodatku. Srebrne sztućce potrafiły zmienić swój kolor, zależnie czy wchodziły w kontakt z trucizną. Co sprawiało, że były całkiem użyteczne. Aha, więc nie tylko używano srebrnych sztućców do jedzenia i pokazywania kim ktoś się bogatym, ale również po to, żeby odkryć, czy to jest trucizna, czy nie. Ktoś niewidzialny to jest. Pogadajmy z nim. O, jestem zajęty. Tak bardzo zajęty. Oddaję, proszę mu rękę po prostu. Niewidzialna osoba łapie twoje ramię i... Nie. 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 What? Bo potrzebował ręki, tak? Więc nie widzę innej opcji jak skorzystanie z tego czegoś, co odcięliśmy niedźwiedziowi. Myślę, że to nam zadziała w tym momencie, bo nie widzę żadnej innej opcji, która mogłaby tutaj w tym momencie zadziałać. Jako, że to zdziała, no to chyba jest okej. Och, dziękuję ci. Potrzebowałem ręki albo dwóch. Widzę, że nie masz ani jednej kończyny, więc te ci na pewno przydadzą. Dostaliśmy srebrny klucz, który pewnie zadziała nam w jakiś sposób z tą wazą, która tutaj jest. Z chęcią bym ją wypił, tą zawartość tam jest, ale lepiej nie próbujmy, bo to się może nam źle zakończyć. Uderzmy wazę kluczem, albo zanurzmy klucz w zupie. Raczej byśmy musieli go zanurzyć, żeby odkryć, że to jest trucizna. Mówimy, że to jest trucizna, przeczytaliśmy notkę, ale... Klucz zmienił się w... Kolor klucza zmienił się na czarny. W zupie. To oznacza, że zupa była zatruta i otworzyły się właśnie gdzieś drzwi. Coś tutaj było. Chcę zobaczyć, co tutaj było. Nic poza sadzą. No spoko. Nie zapisujemy gry. Na razie. Poszukamy kota w następnych pomieszczeniach, o ile takowie tutaj będą. Chodźmy więc do góry. Chodźmy więc do góry za tą dziewczynką, która właśnie sobie tutaj poszła i podają, że to jest właśnie ta wiedźma. Kot. Jest kot z powrotem. Mam cię. Więc użyjemy ją. Uzbrojona figurka z włócznią. Mam takie przeczucie, jakby mogła się przyjść w każdym momencie. I myślę, że jeżeli ktoś ma takie przeczucie w takich grze jak ta, to zazwyczaj takie rzeczy się dzieją. Obczajmy, co tu jest. Tu są zamknięte drzwi i jest jakiś tekst napisany na drzwiach. Uwolnij! Uwolnij! Uwolnij motylka! Cholera jasno, będziemy musieli się z kimś bawić. Pewnie tu jest jakiś motylek w jakimś pomieszczeniu. Będziemy musieli go ogarnąć. O nie, włączył mi się budzik o 14. Już wiecie przynajmniej, którego nagrywam. Mamy tutaj niebiesko skrzydłowe, uskrzydlonego na niebieski kolor motylka. Zabierzemy go ze sobą, nie? Ona się nie otworzy tak łatwo. Halo? Chwila, co tam jest? Co tam jest? W tym czymś jest ludzka głowa. I nie ma tam raczej nic, co mogło nas zainteresować. Tu chyba widzę kota. To jest zdjęcie, to jest obraz mojego kota z wełną. Włóczką. Koty się lubią bawić włóczką, wiem, bo kiedyś też na wsi babci się bawiłem z kotami. Okej, mamy linę w beczce. To kolejne podejrzane... O! Malowidło przedstawiające panią noszącą parasol przy rzece. Mała szafka na książki. Jedna książka. Brakuje jednej książki. Sorry, że było odcięcie, ale... Niestety katar mnie złapał. Zazwyczaj tak się dzieje, kiedy nagram długo gry i... Staram się mówić, nie korzystając z nosa. Nie byliśmy już tu jeszcze w tym pomieszczeniu. Że mam obczaj, co tutaj jest, albo i nie. Zapiszemy sobie może najpierw grę, bo mi to pomieszczenie śmierdzi. Standardowo. Zapisujemy u kota i lecimy. Witam, witam, jestem Dizisowski. Miałem nie sprintować, ale sprintuję, bo jestem w tym okej. Myślę, że powinniśmy to przesunąć.
idealnie, nic nie mamy w środku, nic nie mamy w środku, nic nie mamy w środku. Pająk ma bardzo słabe oczy. Nawet nie potrafi rozróżnić kolorów. Ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, żeby ratować tego motylka, którego widzicie tam. Bo może to się skończyć bardzo źle. Tak podejrzewam. Sprawdźmy jeszcze po kolei. Dobra, mamy linę. Jest lina. Nie wiem, do czego nam się może przydać lina. W tym momencie przynajmniej. Ale sprawdzimy jej opis. Po raz pierwszy sprawdzimy opis przedmiotu. No po prostu idealnie. Chyba sprawdziłem już te wszystkie, ale wolę się upewnić, czy jeszcze czegoś nie będzie. Sprawdzamy nasz item. A smooth piece of rope. Dobra, no wprawdzie nie możemy na nic z czym teraz tego użyć, ale śmierdzi mi to, że tutaj jest ten biedny, bardzo biedny. Tyle? Nic nie stało? Czemu się otworzyły? Ja chcę, żeby się otworzył. Smacznego! Mam nadzieję, że się smakowało. Frajerze. Gruby, rudy. Dobra, nie rudy. Nie mam nic do rudych. Mimo wszystko. Więc spróbujemy użyć tego itemka na... Aha, ja muszę ten item najpierw dostać, nie? Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma. Spróbujemy użyć liny na nim. Może to do czegoś się nada. Dobra, lina na nim nie zadziałała, ale aktualnie raczej nie mogę wziąć nic stąd. A z niewiadomych przyczyn... proszę pana. To chyba się ruszyło trochę. Ale to może być też moja wyobraźnia. Albo wkrótce to zacznie się tak ruszać, że będzie mnie irytować. I ważne, nie byliśmy jeszcze w tym pokoju. Należałoby go sprawdzić po kolei. Widzę, że tu są jakieś dziwne książki. Książka zatytułowana Dom Wiedźmy, część pierwsza. Przeczytajmy sobie. Klucze nie otwierają drzwi w domu wiedźmy. Coś innego musi posłużyć jako klucz. Kurde, sorry, nie to chciałem kliknąć. Książka zatytułowana, no wiadomo. Forma tego domu zmienia się zależnie od woli magii wiedźmy. Spoczy. Funny story. Kiedyś był sobie pewien bogaty człowiek, który ciągnął za sobą wagon pełen skarbów. Jednak jego wagonik został zniszczony w lesie. Ale wtedy napotkali go myśliwy z psem. Bogaty człowiek poprosił myśliwego, czy nie mógłby patrzeć na jego wagonik, kiedy ten pójdzie... Kiedy nic, po prostu zgodził się myśliwy. Bogaty człowiek poszedł sobie ogarnąć jakiś nowy wagonik, a w tym czasie myśliwy patrzył. Wkrótce nadeszła noc i myśliwy zaczął się martwić, bo jego starsza matka wciąż była w domu. Więc myśliwy powiedział swojemu psu, żeby przyglądał się wagonikowi i poszedł do domu sprawdzić, co z jego matką. Kiedy człowiek wrócił, zobaczył psa na straży. Więc dał nagrodę temu psu dla swojego mistrza, dla swojego pana. Srebrny pieniążek, który trzymał w buzi. Pies pobiegł całą drogę do domu i dał swojemu panu pieniążek. Ale myśliwy dostał rage'a. Powiedziałem ci, żebyś pilnował tego wagonika i co zrobiłeś? Ukradłeś coś z niego. I zabito psa. Nie wiem, czy to była taka śmieszna historia, była bardziej taka smutna. A ty, proszę pani, proszę tak się nie śmiać w tym momencie. Bo to może się dla ciebie źle skończyć. XXXX, to chyba była data. XX kolejne, to znaczy, że czyjaś rezydencja została doszczętnie spalona. Pan XX i pani XX zostali znalezieni martwi. Ich ciała były znalezione, a czy w ich ciałach znaleziono rany kłute, więc podejrzewa się, że byli zamordowani. A budynek został podpalony, żeby pewnie zamieścić tam pod dywan ślady.
Mała XX była jedną córką Ellen. Aha! Ellen, jedna córka XX, która ma obecnie 7 lat. Od tego czasu... Znikła? A widzieliśmy dzisiaj jakąś dziewczynkę, która wyglądała na 7 lat? I to mi się nie podoba. Okej, lecimy. O, bitches. Rozwaliliśmy właśnie... Właśnie lustro, będziemy mieli 7 lat nieszczęść. Chyba widzę znowu kogoś tam. Spaćmy sobie te wszystkie książeczki, które w tym momencie tutaj są. O! Kolejne dziwne rzeczy się dzieją. Encyklopedia zwierząt dla dzieci. Interesujące. Ktoś niewidzialny to jest. Zagadajmy. Niewidzialny ktoś. Sortowanie tych książek nie idzie mi zbyt dobrze. Potrzebowałbym czegoś, żeby je związać razem. Myślę, że możemy ci pomóc, ponieważ mam linę. O! Dajesz mi to? Dajmy mu to. Dziękuję ci. Weź to. Dostaliśmy książkę śmierci. Książka śmierci będzie pasowała chyba. Halo? Gdzieś sobie poszedł ten pan? Nie interesuje mnie aktualnie, gdzie poszedł. Ale użyjemy tej książki w miejscu, które wam przed chwilą pokazywałem, czyli tutaj. Tutaj, w tym miejscu. Cholera, miałem jej pewnie nie czytać. Ja jej nie chciałem czytać, ją chciałem włożyć. Tam to miejsce. Dobra. W każdym razie mam zapisaną grę, dobrze ją zapisałem, bo gdybym jej nie zapisał, to by się źle skończyło. Bo bym musiał robić wszystko od nowa. Jednak tym razem idziemy i dajemy książkę w to miejsce. Jedna książka. Nie czytaj. O! I teraz się pojawiła druga opcja. Dajmy ją na półkę. Usłyszałem jakby... Coś się stało? Czy dzisiejsze gry muszą być takie irytujące, w taki właśnie irytujący sposób, kiedy przychodzi do mnie czaszka i mówi mi, że... Cześć, Lisowskie! I niech zgadnę, i pewnie przez to, że próbowałem tego motylka uwolnić, to... To zepsułem coś, tak? Na pewno. Na pewno coś zepsułem, będę musiał wszystko przejść od nowa. Nie czytaj, włóż. Gites. Dobra, teraz wrócimy tutaj. Nie o to mi chodziło. Chciałem w jakiś sposób ominąć tą postać. Zobaczymy, czy się tym razem uda, bo może się udać. Zawsze tak jest, że zawsze mamy tą drugą szansę. Tym razem będzie to chyba setna szansa. Albo coś możemy zrobić tak naprawdę, żeby... Myślę, że jeżeli przejdziemy tu i tu i tu i tu i tak, to może nam się uda uniknąć. Uniknąć tej czaszki. Dajmy ją na półkę i gotowe. Voila! Robimy to tak. Cholera jasna! Udało się. Po prostu na dole była tylko jedna kratka możliwości ruchu, a później były dwie. Jako, że nas przestał gonić, możemy chyba już normalnie użyć, wziąć tego łonego. I podejrzewam, że to ma znaczenie, ponieważ pająk ma bardzo słabe oczy i prawdopodobnie... Wait a second! Mistrzu, ty chyba gdzieś sobie poszedłeś wcześniej, prawda? Zostawmy go na razie, może nic nie zrobi. Jako, że jesteśmy tutaj z powrotem i to wiemy, że obecnie możemy wziąć tego jednego motylka i będziemy mogli rzucić tutaj tego motylka. A pająk nie zauważy różnicy, ponieważ jest tak naprawdę ślepy. Zostawmy tą dziurę w spokoju. I otworzyły się gdzieś drzwi. Gdzie jest kot? Gdzie jest kot? Czemu te drzwi są otwarte ciągle? Dobra, te drzwi się otworzyły. I czuję, że umrę. To był za typowo za słabe. What? What? Gdzie my idziemy? Jesteśmy chyba na trzecim piętrze, tak mi się zdaje.
Jest, czarny kot. Yo! Zapiszmy sobie grę. I kochani, to będzie koniec na dzisiaj. Koniec. Koniec tej gry. Ponieważ czuję, że muszę się przygotować mentalnie na jeszcze większą ilość zagadek do rozwiązania. Pow! I do zobaczenia kolejnym razem. Gra do was oczywiście DayZ-owski.